uwielbiony Panie mój, bądź wywyższony Panie mój. Do księdza Zygmunta modlmy się, świętego kapłana, co wspiera mnie. Do księdza Zygmunta modlmy się, świętego kapłana, co wspiera mnie. Święty księdz Zygmunt Gorazdowski, założyciel naszego zgromadzenia, stał się dla mnie osobą szczególnie bliską jeszcze przed czasem mojego wstąpienia do naszej rodziny zakonnej. Odkąd pamiętam, zawsze chciałam pomagać ludziom. Udzielałam się w różnych miejscach świadczącym pomoc ubogim, starszym, chorym, dzieciom i młodzieży. Jednak mimo wszystko czułam, że ciągle mi czegoś brakuje, że poszukuję czegoś więcej i nie byłam do końca szczęśliwa. Chociaż otrzymywałam bardzo dużo wdzięczności, chociaż wielu osobom pomogłam, to czułam jeszcze, że to do końca nie jest to. I kiedy zapoznawałam się coraz bardziej z siostrami jezuitkami, przeczytałam książkę o świętym Zygmuncie Gorazdowskim pod tytułem Wezwanie do miłosierdzia. Jednym tchem pochłonęłam tą lekturę, uważając, że to jest to, że to jest ta pasja służby drugiemu człowiekowi, a w nim Panu Bogu, którą ja chciałabym żyć i którą chciałabym wykonywać przez całe moje powołanie. Że to jest właśnie to, do czego wzywa mnie Pan Bóg. Że to jest to, co da mi pełnię szczęścia i w czym będę się potrafiła realizować. Kiedy rozeznając swoje powołanie, modliłam się we wrocławskim kościele świętego Idziego, w której znajduje się obraz i relikwie naszego założyciela. Poprosiłam go: święty Zygmuncie, jeżeli chcesz, abym wstąpiła do twojego zgromadzenia, to daj mi jakiś znak. I kiedy wychodząc po tej modlitwie z kościoła, zobaczyłam siostrę jezuitkę. Nie potrafię teraz powiedzieć, która to była siostra i czy ona tam naprawdę była, ale dla mnie był to ewidentny znak od Pana Boga, że On poprzez świętego księdza Zygmunta chce, abym była siostrą świętego Józefa. Nazywam więc świętego Zygmunta posłanym przez Boga autorem mojego powołania. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. W świętym Zygmuncie zawsze zachwycała mnie jego pasja miłości. Pasja miłości do Pana Boga i do drugiego człowieka. To, że nie zrażał się swoimi słabościami, trudnościami, których doświadczał, że nie mając tak naprawdę nic, całą swoją ufność złożył w Panu Bogu i nigdy się nie poddał. Z ogromną determinacją dążył do celu, który widział, że przeznaczył mu Jezus. Nigdy nie zrezygnował, ufając opatrzności Bożej, że wszystkim kieruje dla jego dobra. I chociaż sam był człowiekiem wątłego zdrowia, to poświęcał się bez reszty osobom chorym i cierpiącym, gdyż on najbardziej ich rozumiał. Święty Zygmunt Gorazdowski jest dla mnie prawdziwym ojcem. Kiedy doświadczam swoich osobistych trudności, jakichś cięższych chwil, to przychodzę do niego, opowiadam mu o tym i proszę, aby pomógł mi przez to przejść. I nigdy nie zostawia mnie samej. Zawsze czuję blisko jego obecność. I także za jego wstawiennictwem często polecam intencje osób, które proszą mnie o modlitwę. I wiem, że jest patronem skutecznym, że wstawia się za nami w niebie, gdyż ja i moje siostry często doświadczamy tego, że prośby zanoszone poprzez jego orędownictwo zostają wypełnione, jeżeli są zgodne z Bożą wolą. Zachęcam wszystkich do modlitwy za wstawiennictwo świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego w różnorakich sprawach waszych, a także wypraszając łaskę doskonałej miłości Pana Boga i bliźniego. Święty.